spedytor z wykorzystaniem naszych systemów dba o to, żeby odpowiedni ładunek, taki wybrany, wyselekcjonowany, dobrze zarobkowy dla nas, był dobrze przyporządkowany do pasującego auta. Przyporządkowany pod względem możliwości realizacji transportu. I tu mówię o wymiarach ładunku, o typie naczepy, ale też pod względem czasu, tak? I miejsca, w którym się znajduje i auto, i ładunek, po to, żeby jak najbardziej eliminować puste przebiegi. Diametralnie zmieniły się obowiązki takiego spedytora, jego zadania, którymi się zajmuje każdego dnia. Większość jego obowiązków jest wykonywane przez system. I tym jest właśnie Freight Automation. Nasza cała siła jest w systemach, które budowaliśmy sami z naszym działem IT. No, system mamy super. Mamy narzędzie do prowadzenia kierowców. No to bez tego nie wyobrażam sobie, żeby zrobić dobry, efektywny, szybko wykonany transport. Nie wyobrażam sobie teraz pracować w innej firmie spedycyjnej niż Adar. Słyszę opowieści na przykład spedytorów, nawet z Adaru, jak to wyglądało jeszcze z 7 lat temu, 8 lat temu, jak wszystko trzeba było wpisywać w Excel i tak dalej. Po prostu nie wyobrażam sobie tego. Po prostu co trzeba zrobić, to sobie pomyśleć, jak masz zrobić to ustawienie. Później siedź i działaj. Działaj i zarabiaj.